kręgu zainteresowania śledczych pojawili się z powodu licznych oszustw. Jakież było zdumienie funkcjonariuszy, gdy okazało się, że podejrzani swoje szemrane interesy prowadzą zza światów. Jedna z oszustek wpadła, bo będąc formalnie od pół roku martwą, otworzyła drzwi policji. Cała, zdrowa i żywa. Grupa działała od 2019 do początku 2021 roku na terenie Augustowa, Suwałk i Białegostoku, a nawet w Wilnie, informuje prokuratura okręgowa w Suwałkach. Pozorując działalność gospodarczą, wyłudzali usługi i pokaźne płatności od kontrahentów, a nawet od firm skupujących długi. Nie płacili za telefony, najmy, wypożyczenia aut czy zamówione hurtowe ilości towarów. Firmom skupującym wierzytelności sprzedawali nieistniejące długi, dokumentując je lewymi fakturami. Jako uczestnika tego procederu zidentyfikowano najpierw mężczyznę, ale okazało się, że według systemów ewidencyjnych jest martwy od 2 lat. To był główny powód umorzenia licznych postępowań karnych, których był bohaterem. Kłóciło się to jednak z ustaleniami najnowszego śledztwa. W maju 2021 roku śledczy postanowili naocznie sprawdzić, czy mężczyzna żyje. W Warszawie dokonano przeszukania w miejscu spodziewanego pobytu mężczyzny. Okazało się, że faktycznie mężczyzna zmarł, ale nie 2 lata temu, a zaledwie miesiąc wcześniej. W przeszukiwanym mieszkaniu natknęli się jednak na jego żonę, która według ewidencji nie żyła od listopada 2020 roku. Zgon niewątpliwie żywej oszustki zarejestrowano na podstawie sfałszowanego dokumentu lekarskiego. Uzyskany akt zgonu miał pomóc w wyłudzeniu 300-tysięcznego odszkodowania z polis ubezpieczeniowych oraz zasiłku pogrzebowego z ZUS. Fikcyjna śmierć pozwoliła kobiecie również na uniknięcie odsiadki. Akt zgonu wysłany do sądu zakończył postępowanie wykonawcze. Jej mąż upozorował swoją śmierć w 2019 roku. Jak wykazało śledztwo, tuż przed rzekomą śmiercią również wykupił polisę na życie, ale odszkodowania nie wypłacono, bo zbyt wcześnie postanowił zejść z tego świata. Źle obliczył okres karencji polisy i odszkodowanie przepadło. Zgon oszusta, ten faktyczny, sprawdzono bardzo skrupulatnie. Nie budzi wątpliwości, podkreślają śledczy. Tożsamość zmarłego bowiem potwierdzono wykonanymi badaniami genetycznymi. A co z damą jego serca? Stanie teraz przed sądem, do którego suwalska prokuratura przesłała już akt oskarżenia. Do rozpoczęcia procesu będzie pod troskliwą opieką zakładu karnego, w którym odbywa wcześniejszy wyrok. Wraz z nią na ławie oskarżonych zasiądzie jeszcze 6 innych osób.